No jaka sesja? No tak się będą przyjąć. Właśnie! Chodź Sebastianku, chodź. Paweł, pokaż napis. Thank you.
pierwszy wystąpi zespół w składzie Robert Gawka, Dorotka Matnicka, Sebastian Sikora, Igor Hejducki. Zespół pracował pod drugim pana Krzysztofa Nakickiego i usłyszymy w ich wykonaniu trzy opracowania na kwartet wykonane przez Krzysztofa Nakickiego. Będą to melodia ludowa od Krakowa Czarna Rola, następnie piosenka Gershwina Sangowi Lowski oraz jako trzeci utwór melodię popularną Zachodzi Słoneczko.
Dobrze. Druga to piosenka Deszcz jesienny, a trzecia to bardzo popularna Pojedziemy na łów. Thank you.
Radę Sylwestra Wilewskiego, który przyjechał z Iławy. W jego wykonaniu usłyszymy temat z filmu Żona Hoopera, Miło Mancinieka. Thank you.
składzie Tomek Morawski, Kacper Banaszczyk, Karol Marciniak i Przemek Kulwiński. W ich wykonaniu usłyszymy szwedzką melodię ludową w opracowaniu Larsa Holma. Thank you.
magistralne trio w składzie Olek Kos, Sylwester Bilewski i Sylwia Kuba. W ich wykonaniu usłyszymy najpierw amerykańskiej pomostorki Elizabeth Meister, pieśń Barbera, która pochodzi z suity westernowej, oraz Larsa Holma, walczyk francuski. Thank you.
czwartej suity na akordeon solo Krzysztofa Nasińskiego. Thank you.
usłyszymy najpierw polkę w opracowaniu fińskiego kompozytora i akordeonisty Lasse Pihlajama, następnie walczyk w opracowaniu innego fińskiego wykonawcy, a na koniec Adolfa Sonnenfelda, polka z operetki Moliarka Warszawska. Thank you.
dobiegły końca. Jednak, ponieważ powiedziałam szóste, warto sięgnąć myślą wstecz. Po to, żeby się mogły one dzisiaj odbyć, musiał być ktoś, kto jest inicjatorem, mózgiem i sercem całej imprezy. I tutaj ja z tego miejsca chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować właśnie tej osobie, dzięki której te warsztaty się odbywają. Jest to pani adiunkt Elżbieta Rosińska z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję. Organizację warsztatów akordeonowych włączyło się Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i to właśnie pan prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie wręczył pani Rosińskiej, zdaje się, kaszubskie pory roku. Cieszymy się ogromnie, że impreza z roku na rok nabiera rozmachu. Trzeba powiedzieć, że już w tym roku chyba zabrakło miejsc w internacie. Bo było, no może nie zabrakło, ale było dosyć sporo, proszę Państwa, bo te warsztaty już się nie powinny chyba nazywać kaszubskie, tylko ogólnopolskie może, a może niech pozostanie nazwa kaszubskie. Cieszę się ogromnie, że wśród wykładowców tych warsztatów możemy gościć pana profesora Krzysztofa Olczaka, za co mu serdecznie dziękuję. Ja myślę, że każdy, ponieważ większość rodziców swoje dzieci słyszą codziennie ćwiczące na instrumencie, że tak powiem, solo, ale gra zespołowa to już wyższa szkoła jazdy i myślę, że tutaj mogliście Państwo usłyszeć swoje dzieci, te, które zaczynają, które stawiają pierwsze kroki po już takich prawie, że dorosłych, dojrzałych muzyków, którzy grali jako ostatni. Orkiestrę akordeonową prowadził i swoimi kompozycjami służył już od kilku warsztatów akordeonowych pan Krzysztof Naklicki, za co chcemy mu serdecznie dziękować. Zabrzmiało dyrygentowi, chciałbym też taki upominek od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Chciałabym dodać, że być może przyszłoroczna kompozycja jakaś znajdzie się w Stowarzyszeniu Diabelskich Skrzypiec. Nigdy nie wiadomo, ale nie zmieniało. To nie wszystko. Nad bezpieczeństwem naszych pociech muszą czuwać ludzie. Po to, by się warsztaty udały, no tak to już jest, że trzeba dzieci położyć spać, trzeba je nakarmić, trzeba przede wszystkim czuwać nad ich bezpieczeństwem. I tutaj chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować trzem opiekunom wychowawców. Już od lat zajmuje się nimi pan Ryszard Dworysionek, tutaj obsługuje się. Andrzej Czaja, to znaczy opiekuje się młodzieżą. Tutaj mam całe mokre ręce, ale co zrobić? Dziękuję. I w tym roku doszedł do nas status pan Morawski, ale dalej nie wiem. Bardzo pan Krzysztof. To jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Ponieważ no już
wariatkami niestety nie będę dziękowała, ale chciałam powiedzieć tak, że przedwczoraj dziękowałam dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za udostępnianie sali. Dzisiaj chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi Wejherowskiego Centrum Kultury, który co roku gości tutaj warsztaty akordeonowe, a myśmy już, że tak powiem, 20 dziękowali dyrektorowi za całokształt, ponieważ dyrektor właściwie Centrum Kultury nie ma wyjścia. Jest absolwentem szkoły i udostępnia salę zawsze wtedy, kiedy jej potrzebujemy, za co mu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, od lat towarzyszy warsztatom, bo jest to impreza, no, która wymaga nakładów i dlatego cieszymy się, że udało nam się pozyskać sponsorów. Od lat wspiera nas Centrum Motoryzacji Auto Brudniewicz, pan Mariusz Brudniewicz. Widzę, że jego nie ma w tej chwili, ale jest rodzina, wobec jest. Piotr Piotrowicz.
wyjątkowy. Jedną z atrakcji warsztatów tegorocznych była możliwość obejrzenia wystawy instrumentów, które kolekcjonuje Paweł. I całą tę wycieczkę, może nie samą wycieczkę, ale właśnie pobyt w Gdańsku, to, że mogliśmy korzystać z gościnności Muzeum Poczty, gdzie owe instrumenty się znajdują, zawdzięczamy Pawłowi. Bardzo mu za to dziękuję. A teraz poproszę Sandę. Za ile? Pomachaj. Papa zrób. Papa? Idziemy. Sprzedany po prostu. Do mnie? Nie. Nie da się na nas. Papa.